Hej, dzisiaj mam dla Was tak, kocham wiosnę i to jest coś takiego, co się robi co roku i na każdą porę roku, więc pokażę Wam po prostu rzeczy, które lubię na wiosnę i właściwie dlaczego się kocha wiosnę, bo kto wiosnę nie lubi. I pierwsze pytanie to jest, jaki jest ulubiony lakier do paznokci na wiosnę, więc ja ogólnie nie jestem osobą, która często maluje, paznokcie, po prostu nie mam czasu i cierpliwości na to, ale jedno z moich ulubionych, tak nawet ogólnie, to jest ten lakier z Top Shopu. On jest taki pastelowy, niebieski i naprawdę bardzo go lubię, bo się super nim maluje i do tego ma super kolor, super wygląd na paznokciach i właściwie do wszystkiego pasuje. Numer 2, ulubione wiosenne produkty do ust, więc na ogólnie teraz ostatnio moim ulubionym jest taka szminka z Top Shopu. Ona ma taki morelowy kolor i ostatnio pokazywałam ją w filmiku szkolny OOTD, zmieniam ją tam na sobie, ale ogólnie kocham ten kolor, bo tak naprawdę wydaje się być bardzo jaskrawy, ale na ustach wygląda bardzo ładnie i szczególnie jak się jest trochę tak opalonym czy coś, to już w ogóle wygląda super, dlatego ją bardzo lubię i to jest kolor Charmed, czy ulubiona wiosenna sukienka, więc jest to bardzo prosta sukienka czarna z New Looka chyba, czy coś takiego. Ja też ją kupiłam bardzo tanio, bo nie ma w niej nic specjalnego, ale jest naprawdę czarna i pasuje do wszystkiego, dlatego ją często noszę i dlatego ją bardzo lubię. Numer 4, ulubiony kwiat na wiosnę. Nie wiem, jak może być ulubiony kwiat na wiosnę, ale mój ogólnie ulubiony kwiat są peonie, bo wyglądają super. Jedyny problem, że są trochę droższe niż tulipany i róże i ten, ale są naprawdę piękne, przynajmniej według mnie, dlatego je bardzo lubię. 5, ulubione wiosenne akcesoria, więc właściwie dla mnie ja kocham mieć pełno bransoletek i właśnie jak wiosna przychodzi, czuję, wiecie, taki letnie. Ale no, moją ulubioną rzeczą to jest ta opaska, którą mam z Choice. I ją bardzo lubię, chociaż tak rzadko w niej chodzę, bo głupio się trochę czuję chodzić z takim czymś na głowie, ale poza tym ją bardzo lubię. Numer 6, jaki wiosenny trend najbardziej Ci się podoba, więc mi chyba pastelowe kolory. O ile jest to trend jeszcze w tym roku, ale mi się wydaje, że tak. Ale ogólnie pastelowe kolory ja zawsze kocham, a na wiosnę jeszcze bardziej. 7, ulubiony wiosenny zapach lub świeca, więc ja mam taką z Yankee Candles i to jest Lovely Kiku, cokolwiek to znaczy, ale taki bardzo, wiecie, pachnie kwiatami i bardzo lubię. Numer 8, ulubiona wiosenna mgiełka, perfumy. Więc pokazywałam też kiedyś, ale to są takie perfumy Diora i one mają taki zapach, może nie wiosenny, ale tak pachną, ma taki bardzo zdecydowany zapach i trochę taki kwiatowy, ale taki też orzeźwiający, to mi się bardzo podobają. Numer 9, jaka jest u Ciebie pogoda? Więc cały dzień właściwie trochę tak kropiło i była taka pochmurna pogoda, ale właśnie teraz wychodzi słońce na koniec dnia, jej! W każdym razie nie jest nawet okej, nie wiem jaka jest temperatura, bo dzisiaj siedziałam cały dzień i nagrywałam w domu, ale mi się wydaje, że nie jest jakoś bardzo zimno. Numer 10. Co według siebie jest najlepsze w wiośnie? Mi się wydaje, że temperatura, bo jeszcze nie jest gorąco, ale nie jest tak zimno i można tak właściwie chodzić w czym się chce. Numer 11. Czy lubisz wiosenne porządki? Znaczy ja nie robię takich wiosennych porządków, ja robię porządki przez cały rok, tylko wiecie, bardziej tak kiedy mam czas i kiedy mi się zachce. Ale ja ogólnie nie mam czegoś takiego, że nie lubię porządków, dlatego mogę sprzątać w ogóle ten i mi to naprawdę nie przeszkadza. I jeśli chodzi o takie wiosenne porządki w szafie, to też właściwie robię cały rok, bo sprzedaję nawet przez cały rok coś. Tam wcześniej na Allegro sprzedawałam, ale nie, tak ogólnie co chwilę robię takie porządki mini, żeby trochę wyczyścić całą szafę i ogólnie wszystko. Numer 12. Jakie masz plany na teraz przerwę świąteczną, wiosenną? Więc ja na 4 dni chyba pojadę do Paryża, do mojej cioci z moją mamą. I tam posiedzimy trochę i wiecie, tak pochodzę sobie i po prostu zrelaksuję się, bo ja naprawdę tam jest o tyle dobrze, że ani nie mogę się z nikim. Właściwie mam kilka osób, z którymi mogę się spotkać, ale na przykład na telefonie już sobie nie kupuję tam w ogóle internetu, nie wiecie, nie, mam laptopa, ale ja nie siedzę w hotelu cały dzień czy tam u cioci, ja cały czas wychodzę. Więc naprawdę mam taki spokój, nikt do mnie nie dzwoni, nikt nie pisze i mogę się po prostu przejść i być sama i naprawdę to kocham tam, więc dlatego właściwie będę tam chodziła i się relaksowała. Później wracam do domu. Ja mam chyba 2 tygodnie aż tej przerwy
i przyjeżdża mój brat z Kanady, więc też tak posiedzę i mam plan dużo nagrywać i właściwie to są moje plany, ale też się pouczę do egzaminów, bo będę je miała później jakoś w czerwcu chyba, więc już się zaczynam uczyć raczej. I to jest koniec mojego tagu. Widziałam kilka wersji, więc nie wiem, którą ja zrobiłam, ale jakąś wersję zrobiłam, więc można policzyć, że zrobiłam ten tag Kocham wiosnę. I wy też odpowiedzcie na te pytania i wyślijcie mi później linka do waszego filmiku, bo też z chęcią zobaczę. I jeśli wam się filmik podobał, to dajcie, wiecie, likes. I pamiętajcie, żeby w ogóle zobaczyć mojego Instagrama i śledzić mnie na Facebooku, bo tam też wstawiam dużo rzeczy i jakieś, wiecie, może coś fajnego znajdziecie, więc mam nadzieję, że mój film wam się podobał i pa, pa!